Zasady bezpiecznego stosowania leków i suplementów diety. Część pierwsza. Audycja powstała w ramach realizacji kampanii edukacyjnej województwa małopolskiego pod nazwą Jak bezpiecznie stosować leki. Widok z lotu ptaka na krakowski rynek. Mówi Łukasz Smułka, wicemarszałek województwa małopolskiego. Województwo małopolskie podejmuje wiele działań w celu stworzenia odpowiednich warunków do utrzymania seniorów w dobrym zdrowiu czy przedłużenia ich aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Chcemy, aby małopolscy seniorzy żyli dłużej i byli zdrowi. Ważnym aspektem zdrowia seniorów jest zażywanie lekarstw. Niestety polscy seniorzy przyjmują ich za dużo. Polska jest jednym z największych konsumentów leków w Europie. Spożywamy ich ponad 2 miliardy rocznie. Większość z nas nie rozmawiała z lekarzem, jak to robić bezpiecznie. Mówi Aleksander Biesiada, lekarz rodzinny. Nadużywanie leków może prowadzić do wielu niepożądanych działań. Może zagrażać naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać następujących zasad. Stosuj leki zgodnie ze wskazaniami swojego lekarza. Jest niezwykle istotne dla działania leków, czy będą przyjmowane przed, w trakcie, czy po posiłku. Seniorka przyjmująca leki. Nie połykaj kilku leków jednocześnie, chyba że lekarz pozwolił Ci na to. Leki mogą wchodzić we wzajemne interakcje, nasilać albo osłabiać swoje działanie. Widok nalewanej do szklanki wody. Leki popijaj zawsze wodą. Część leków stosujemy przed, w trakcie lub po posiłku. Mamy do niego przygotowany kompot albo herbatę. To nie są jednak właściwe płyny do popijania leków. Nie popijaj leków alkoholem. Alkohol połączony z lekami może toksycznie wpływać na wiele narządów, np. na wątrobę, nerki czy serce. Audycja zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego. Więcej informacji na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl.